powiedz panu, niknie babska gromada, bo z kościoła wychodzą ministranci, za nimi ksiądz kąży z dłoni, wykropiła dłoń. W imieniu pana, z którego ręki pochodzą rozłożone dary, błogosławi je i poszły co na siły i na zdrowie. Piękna tradycja. Cóż stąd, że niegdyś pogańska? Wszystko, co poprzedzało chrześcijaństwo, było przeczuciem lub oczekiwaniem. Przez święcenie pokarmów Kościół błogosławi byt doczesny. Wszystko rozkwita w słońca blasku i wielka miłość rośnie w nas. Miłość do ludzi, do przyrody, zielone kaczki. Zasłany obrusem. Jadło przygotowane w ciągu poprzednich dni. Jadło wyśmienite, paradne, spożywane i skupione. Widownie. Widownie, idzie sobie Pan Jezus, w półnagi i bosy, z wielkanocną w przebitej dłoni chorągiewką. Naprzeciw idzie chłopka, ma kosy złociste, łowicka i spódniczka i piękna zapaska. Poznała Zbawiciela z świętego obrazka, upadła na kolana i krzyknęła.